Agata jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych i pracuje jako architekt wnętrz. Do tej pory dzieliła swój czas między wizyty u klientów i to powinno być przesunięte i pracę w domu przy laptopie. Ale będąc jednocześnie mamą, wychodziło to różnie. Te płatki zaraz pójdziemy zrobić płatki. Potem obiad dla męża i na pracę w domu brakowało czasu. Zaczynałam pracę nad projektami o 22, także była dosyć męcząca. Nie jestem w stanie zorganizować się na tyle, żeby w domu robić obiad, zajmować się dzieckiem i dodatkowo robić projekty. Dlatego, kiedy dowiedziała się, że freelancerzy wspólnie wynajmują biuro, dołączyła do zespołu. Mój klient już jest. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Przygotowałam tutaj 3 łazienki. No jestem szczerze pod wielkim wrażeniem, bo nie przypuszczałem, że uda się Pani z tego maleństwa zrobić przynajmniej coś tak ładnego. Pracuję na tej sali z 5 innymi osobami. Pracują tu głównie programiści, graficy i architekci. Tworzymy taki team, także każdy ma swoją pracę, a w przypadku jakichś większych zleceń tutaj się wspomagamy i obsługujemy dane inwestycje. Każdy miał inne powody, by wyjść z domu. Praca w kapciach, w szlafroku, bo tak naprawdę człowiek z punktu widzenia kobiety tak naprawdę przestaje o siebie dbać, nie muszę nigdzie wychodzić, nie muszę nigdzie się ubierać, co na dłuższą metę jest tak naprawdę męczące. Tomek pracując w domu ciągle był w pracy. Ja przede wszystkim pracy nie kończyłem, tak? Czyli ten komputer, mimo że tam zamknięty za tymi drzwiami, jednak cały czas krzyczał, chodź do mnie. I ciężko było tak naprawdę od tej pracy uciec. I choć każdy jest tutaj szefem sam dla siebie, wszyscy są zgodni co do jednego. By praca była efektywna, nie może być wykonywana w domu.